Nie ma co ukrywać, że jestem królową garów. Mam wielką rodzinę, non-stop siedzę w kuchni. Bardzo to lubię, bardzo dużo gotuję i zawsze przychodzą mi do głowy takie pytania. W zasadzie to w jakich garnkach najlepiej gotować? Pamiętam, że w latach 70. i 80. gotowało się w garnkach aluminiowych. Popularne były takie patelnie. I nikt się nie przejmował tym, czy coś się dzieje z tym aluminium, które przenika do jedzenia. A czy przenika? Tak, naukowcy już dzisiaj wiedzą, że aluminium, zwłaszcza w kontakcie z potrawami kwaśnymi, czyli jeśli gotujemy kapuśniak, jeśli gotujemy pomidorową, to przenika jeszcze bardziej do jedzenia, a wraz z tym jedzeniem dostaje się do naszego organizmu. Co tam się dzieje? Aluminium w naszym organizmie odpowiada za uszkodzenia układu nerwowego oraz podejrzewa się również, że wysoki poziom aluminium w organizmie odpowiada za chorobę Alzheimera. Na szczęście więc tego typu patelnie aluminiowe i garnki odeszły do lamusa. Można spotkać je na działkach albo w bardzo oldschoolowych domach. W sklepach dominują garnki ze stali nierdzewnej. One bardzo często mają różne numerki, im ten numerek jest wyższy, tym ta stal jest grubsza. Takie garnki są w zasadzie nie do zdarcia, bardzo szybko się nagrzewają, długo utrzymują ciepło. Też bardzo łatwo się poparzyć, używając takiego garnka. Można myć je w zmywarce, ale jeśli postawi się taki garnek na stole, wyobraźmy sobie, że tutaj jest zupa, którą ugotowałam dla mojej rodziny, no powiedzmy sobie szczerze, on nie wygląda tak dobrze, prawda? To jest jego taka zasadnicza wada. Na stole bym go nie postawiła podczas niedzielnego czy sobotniego obiadu. No i do tego ja mam też taki problem, że jedno z moich dzieci jest uczulone na nikiel, a stal nierdzewna bardzo często ten nikiel w sobie ma. Problem z uczuleniem na nikiel dotyczy 20% kobiet i około 6% mężczyzn, także to nie jest taki bardzo nikły procent, więc garnki ze stali nierdzewnej nie nadają się dla wszystkich. Mamy również garnki, które wyściełane są najróżniejszymi powłokami. To są tak zwane powłoki nieprzywierające, niektórzy mówią, że teflonowe. Pamiętajmy, że teflon to jest nazwa zastrzeżona, tylko jedna firma może ten teflon produkować. Tego typu garnki dosyć dobrze się sprawdzają w kuchni, pod warunkiem, że nie odprysną. Jeśli odprysną, spod spodu zaczyna wyzierać, no co, no aluminium bardzo często i znowu mamy problem z emisją. Także odpryśnięte garnki z powłoką nieprzywierającą trzeba po prostu wyrzucić. Są garnki również, ja mam tutaj taki znoszony garnek, widać, że był mocno używany w moim domu, to są garnki żeliwne. One są świetne do bardzo długiego duszenia, gotowania, do takich potraw zwykle mięsnych albo warzywnych, które bardzo długo w piekarniku mogą sobie stać i w zasadzie ich smak i aromat powstaje wtedy, kiedy prawie że się rozpadną. Taki garnek żeliwny spokojnie właśnie można wsadzać do piekarnika, można też normalnie na nim stawiać go na kuchni i gotować. Pamiętajmy też, że nie wszystkie garnki nadają się do kuchenek indukcyjnych i garnki żeliwne mają jedną zasadniczą wadę. Są strasznie ciężkie. W momencie, kiedy na przykład wyobraziłabym sobie, żebym upuściła ten garnek i spadłby mi na palec, to na pewno to by się bardzo źle skończyło, może nawet jakąś wizytą u specjalisty, bo ciężkość tego garnka i niemożność wrzucenia na przykład do zmywarki jest tutaj ogromna. Oprócz tego mamy jeszcze garnki, które zrobione są z miedzi. Garnki miedziane polecane są przez najlepszych szefów kuchni. Ja takiego garnka nie mam. Zaraz dojdziemy do tego, dlaczego go nie mam. Miedź działa antybakteryjnie. Miedź rzeczywiście jest takim metalem, który bardzo szybko się nagrzewa i bardzo szybko powoduje, że potrawa jest gotowa, więc szefowie kuchni uwielbiają tego typu garnki, no bo wiadomo, że w kuchni, w gastronomii bardzo często ważny jest czas, ale garnki miedziane mają zasadniczą wadę. Mianowicie są piekielnie drogie. Taki garnek w zasadzie zaczyna się od 200 zł w górę, czyli kilkaset złotych za jedną sztukę. To jest wydatek rzeczywiście ogromny. Dlatego ja, przypominając sobie czasy również mojego dzieciństwa i te wszystkie garnki, które kiedyś też były używane i teraz jest wielki powrót do czego? No do garnków emaliowanych. Co to jest ta emalia?
Emalia to jest taka powłoka, która w zasadzie jest mieszaniną bardzo różnych minerałów, ale zachowuje się w kontakcie z jedzeniem dokładnie tak jak szkło, czyli niczego nie emituje, niczego nie oddaje, nie przenosi zapachu, nie zmienia smaku, zapachu potrawy. Jest całkowicie bezpieczna dla alergików i w tej chwili mamy wielki powrót do tego typu garnków. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że spójrzcie, że one rzeczywiście mogą być w bardzo różnych kształtach i w bardzo różnych kolorach. Taki garnek to jest właśnie emalia. Możemy spokojnie postawić na stole. Taka piękna łyżka też bardzo ładnie się prezentuje. Możemy kupić sobie taki durszlak emaliowany, również bardzo ładny. Są bardzo estetyczne przedmioty w bardzo różnych kolorach i spokojnie można stawiać je po środku stołu i karmić w ten sposób naszą rodzinę. Co jest jeszcze ważne w przypadku emali? Emalia, każdy z tych garnków nadaje się do każdego typu kuchenek. Czy to jest kuchenka gazowa, czy to jest kuchenka indukcyjna, taka jak tutaj właśnie mam indukcję tutaj w domu, czy jest to kuchenka płyta po prostu grzewcza, elektryczna. Emalia nadaje się do każdego typu kuchenek. Oczywiście trzeba powiedzieć też o pewnych wadach emali, bo wszyscy bardzo boimy się odprysków. I rzeczywiście tak się zdarza, że garnek odpryśnie. I teraz, jeśli on odpryśnie na zewnątrz, to nie ma to znaczenia. Ta powierzchnia nie styka się z jedzeniem, w związku z tym nie emituje niczego do tego jedzenia po odpryśnięciu. Gorzej, jeśli garnek odpryśnie w środku. I tutaj mam taki garnek odpryśnięty, choć zobacz, tutaj jest. I on widać, że ta dziurka jest czarna, ale dookoła jest już taka jakby rdza zaczyna się robić. To znaczy, że ten garnek nie nadaje się już do użytku. Jeśli on jest leciutko odpryśnięty i jeszcze nie widać takiej właśnie rdzawej poświaty, jeszcze można go używać. Jeśli odpryśnie bardzo mocno i pojawia się ta rdza, garnek jest już absolutnie nie do użytku. Może sprawdźmy, czy rzeczywiście emalia tak łatwo odpryskuje, czy nie wiem, no, można zrobić w bardzo łatwy sposób taki odprysk. Też chciałam powiedzieć, że emalia jest na tyle estetyczna, że nawet jeśli ona odpryśnie w środku i taki garnek jest nam już niepotrzebny w kuchni, no to możemy na przykład zrobić z niego bardzo ładną, estetyczną osłonkę na kwiatek, czy trzymać w nim zioła i to też nie zaszkodzi. W ten sposób możemy po prostu używać tych garnuszków i garnków emaliowanych. No a teraz będziemy rozwalać i to młotkiem tenże garnek. Młotek jest trochę zdezelowany, ale tutaj w środku widać, że on ma metalową część. No i co, będziemy walić, tak? Dobrze, no to sprawdźmy teraz, czy rzeczywiście ten garnek bardzo łatwo jest zniszczyć. Uderzmy tutaj w środku. Nic. Nie ma nic. A na zewnątrz? O, na zewnątrz odpryskuje bardziej, no bo to zewnętrze jest mniej zabezpieczone niż wnętrze, które ma chronić nasze zdrowie. Walnę tak z całej siły, dobra? Nic. A drugą stroną młotka. Drugą stroną młotka? Tym? No. Ale to jest niesamowite. Słyszycie to? Jak szkło pęka, nie? Jak się chodzi po lodzie. Uwaga. Wcale nie jest takie proste. Są uderzenia mechaniczne, ale nie pęka i nie odpryskuje. Ciężko bardzo. Troszeczkę odprysło, ale nie za bardzo. Ale słychać jak właśnie cały czas. No znęcałam się, to prawda. No dobrze. Czyli co? Czyli jednak emalia. Co można zrobić w takim garnku emaliowanym? Oczywiście trzeba zrobić zupę. I teraz zapraszam na najprostszy przepis na świecie, na zupę z zielonego groszku. Co się robi? Ha, to jest tak proste. Zobaczcie, to też jest garnek emaliowany, tylko że ma okucia metalowe. Tu jest groszek, chodź zobaczysz tutaj, ugotowany groszek mrożony. Po prostu wyciągnięty z torebki, mrożony, on jest lekko przestudzony i teraz go będę miksować.
I teraz musimy tę zupę z zielonego groszku doprawić, czyli dajemy sól, dajemy pieprz, nie za dużo, bo groszek jest delikatny i co jest ważne, jak mamy zielone warzywa, zawsze przyda się trochę gałki muszkatołowej. Czy to jest szpinak, czy to jest groszek zielony, można dodać odrobinę gałki muszkatołowej i mieszam. Jeśli ktoś lubi, nie boi się kalorii, może dodać trochę masła albo ulubionego oleju, wtedy mamy wersję wegańską takiej zupy. Cała się upaprałam, jestem w zielonym groszku, ale zupa jest pyszna. O, proszę bardzo, podajemy ją w ten sposób, w takiej miseczce emaliowanej. Pamiętam, jak byłam mała, to jeździłam do babci na wieś i tam takie miseczki też były. I do tego może być jajko. Ugotowane, obrane, ale może być każde jajko. Kurze normalnie też. Proszę. O, proszę bardzo, tu jeszcze wyczyścimy. I proszę, sam groszek mrożony, który nie ma żadnych dodatków, trochę soli, gałka muszkatołowa, no i jajka najzdrowsze na świecie. I to wszystko w emalii, także kupujcie garnki emaliowane. Te wszystkie cuda możecie znaleźć na www.pięknowdomu.pl i jest to firma Silesia Rybnik. To był kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i pamiętajcie, że garnki Silesii Rybnik emaliowane sprawdzają się w każdej sytuacji.